Cześć, witajcie. Jak mówiłem, będę dzisiaj transmitował też dwa biegi. Bieg wegański, na którym właśnie jestem, mimo małych trochę przeszkód dotarłem. Wprawdzie zawodnicy już ruszyli. Będę wam pokazywał, jest wśród nich Mariusz Wronowski. Wczorajszy zwycięzca w drużynie, w której razem miałem przyjemność uczestniczyć i wywalczyć to zwycięstwo. Naprawdę wielkie, jeszcze emocje nie zdążyło opaść. A tutaj już jest następny dzień i kolejna relacja. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie ze mną i będę mógł wam wszystko na bieżąco opowiedzieć. Także przesuwam się teraz, czekam, posłuchamy tutaj, co nam mówią osoby dalsze. Jak widzicie, mamy już 13-30 minut. Ci, którzy startowali wcześniej, to oni się rozgrzewali po to, żeby mieć więcej energii w nogach. Także oni są właśnie ci, na których czekamy. No dajemy im jeszcze 3 minuty. Sądzę, że za 3 minuty tutaj będą. No może za 3:30, a może nas zaskoczą. Pogoda jest świetna, sprzyja bieganiu, jest na tyle chłodno, że warto szybko biec i to jest naprawdę świetna temperatura. Powrót mają pod wiatr, to jest niespodzianka tej trasy, bo trasa jest prosta i wydawałoby się łatwa, ale całe 2,5 km biegu powrotnego jest pod wiatr, a to bardzo utrudnia. To nie możemy puścić jakiejś muzyki? Możemy, ale bez muzyki jest... Właśnie, tak smutno jest. Czy muzyka o sporcie zrobimy taką audycję? O, jest muzyka, proszę. Jak tam? Kibicujecie? Kibicujcie Mariuszowi, bo on teraz tutaj wjedzie, znów zaskoczy, tak jak wczoraj. Dobrze dziewczyny, widzę tańce, dobrze jest. Mam nadzieję, że w tym czasie pokażę wam trochę widoku z nad Wisły, bo to jest w ogóle tak dla ciekawostki, to jest nowy bulwar, który został niedawno oddany w Warszawie i znajdujemy się poniżej Starówki. W tle mamy centrum Kopernika, które jest bardzo często odwiedzane. Powyżej Zamek Królewski, którego wam teraz nie pokażę, bo prawie go nie widać. Mariusz będzie miał trudność, bo wspominał mi, że na trasie chyba są schody. Zaraz podejdę i się dowiem. Przepraszam, czy dobrze tam na trasie są schody? Bo kolega jedzie na wózku, mówi, nie ma. Czyli się obawiał, tak? Nie. Aha, czyli okej. Wczoraj wywalczyliśmy razem w biegu Erasmusa, drużynowo. Pokonaliśmy naprawdę takich ludzi, no Jana Marchewkę na 10 km. Próbowali nam trochę odebrać to zwycięstwo, że mamy wózkarza, nie? Że jakaś taka dziwna drużyna, my po prostu jesteśmy zaskoczeni. Jaki charakter biegu, że... To był sztafetowy, tak, 6 razy po 5, także 30 km. Pokonaliśmy. Tak, bieg Erasmusa dla fundacji. Dla fundacji Jaśka Meli. Także i to pod patronatem Ministerstwa Sportu. To pewnie sędziowie byli z PZKOL-u. Tak, tak, trasa była w parku tym ładnym, na Moczydle. No ale trasa tam jest w sumie, pokazał mi Garmin, 50 metrów różnicy. Także on z jednej strony miał z górki, ale z drugiej strony nie. A mało, tutaj jest czysty bulwar. A tam wczoraj kasztany, żołędzie. A on, no. To super. Zmieniamy muzę. Zosia, stań gdzieś muzą. Jak się widzicie, dowiedziałem, że biegnie pierwszy. A ja krzyczę. I to jest, proszę państwa, Wegerunners. Wegerunners zwycięży na biegu wegańskim. Jeśli dobrze widzę. O, świetna muza. To jest to. Gramy. Szykujemy się do klasy. We are the champion, powinno lecieć. To jest to. Za to lubimy ten świat właśnie. Ja sobie odejdę, żeby robić zdjęcia zwycięzcom, a nie nam. Jak widzicie, biega zwycięzca, a zwycięzca to będzie bardzo fajną nagrodę, bo dostanie Garmina, Forerunner tak i wiele innych jakichś rzeczy. Forerunner zwycięża na 7. biegu wegańskim. I ostatnie 5 Dawaj, jeszcze dobijesz czasu!
Łukasz 238, Wegerunners. Gratulacje. Próbuję z nim porozmawiać, jeśli mi się uda oczywiście. Ale mamy też już pierwszą panią, więc może z nim później. Niesamowite emocje, bieg jest wegański, jak podobała ale się pierwszy trasa? Raz chyba tutaj na takiej trasie na nowo otwartym barze. Nie no, to jednak nie pani. Drugiego, mamy drugiego, proszę państwa. Jest numer 140. Doskonałe wyniki, poniżej 18 minut, a trzecie miejsce, Wegerunners! Dawaj z klasą na metę, szybciej! Poczekaj do refrenu! No, czekaj na refren, czekaj na refren! Jest, czempion, trzecie miejsce! I wszyscy razem na podium! Przed nami kolejny zawodnik, bardzo kolejny Wegerunners! Słuchajcie, sami, jak oni biegają! Jak wiecie, publikuję zresztą bardzo dużo różnych potraw. Ostatnio może mniej, bo więcej biegów, ale na pewno do niczego wrócę. O, biegnie dziewczyna! Gdzie jest dziewczyna? Gdzie jest pierwsza dziewczyna? Nie wiem, czy to jest dziewczyna, jestem ślepa. Jest cała grupa, słuchajcie, jest chyba kobieta! Jest chyba kobieta! Na świecie jest pełno kobiet, ale zwycięzczyni biegu jest tylko pierwsza. Natomiast czwarte miejsce, kolejny Wegerunners. No to jest, czas zwycięzcy. I następny Wegerunners. Ale zaraz za nim... My wczoraj to zrobiliśmy drużyną, to po prostu coś pięknego było. Dobra, mamy dziewczynę jeszcze. Jest dziewczyna, pierwsza na mecie, kobieta, zwycięzczyni biegu wegańskiego, Magdalena. Wielkie brawa dla Magdy, słuchajcie, w 20 minut pokonała 5 km. Pod bardzo silny wiatr. Zosiu, co sądzisz o tym bieganiu? Tak, trzeba wspomnieć, że dzisiaj nie są łatwe warunki, bo naprawdę bardzo wieje. Dawajcie! Na refren! Na refren! Wyczekujemy Mariusza. Na pewno on gdzieś tutaj będzie. Witamy go na mecie. I nie odchodźcie, bo oglądajcie, naprawdę, czekajmy na Mariusza, bo on naprawdę to jest człowiek, ale jacy przebrani też. 20 minut 59 sekund. Doskonałe ściganie. I jest druga na mecie kobieta. Brawo, Anna. Gratulacje. Ania, druga kobieta biegu wegańskiego. Druga na mecie. To znaczy, że kolejna zawodniczka będzie jest zmęczenie? Jak się biegło pod ten wiatr? Brawo! Kibicuję, bo my wczoraj w sztafecie zresztą jedzie Puskarz Mariusz. Pewnie mijałaś go daleko był, czy nie? Brawa dla niej! Nie mijałaś go. I numer 4! Ja, piąteczka! Drodzy, tak, i napisz się na pewno ci będzie. Numer 339 jest proszony. 339! Numer 339, poproszę do namiotu czasu. 339. I teraz gramy muzykę. Kobieta numer 4, Amelia. Brawo. Czwarta na mecie. Piąta. Oczywiście. 22 minuty. Dobra, idziemy teraz z Michaelem. Bardzo szybko, brawo. Piątka, brawo Marta. I Jacek. Piątka i Monika. Jest, coś za finish. Brawo Monika. Proszę państwa, zbliża się pierwszy pies na mecie. Czy mamy jego
specjalną nagrodę dla pierwszego psa? Ależ biegnie, pierwszy z kobietą, słuchajcie. Brawo, 171. Ja chciałem powiedzieć, że ten pies nie był, był tak zajarany, że szczekał przed startem. Biegnie pies na mecie! Doskonałe bieganie! Czy pies pomagał? Nie. A wszyscy tańczą! Tanecznym krokiem, proszę bardzo! Tak jest! Ale sport! I jasno! I zapraszamy dalej! Przechodzimy wszyscy dalej po jabłko! Brawo! Okrzyk jaki dziecko! Zachwytu! No teraz już mamy kolejny. I teraz już cała grupa szczęśliwych biegaczy. Piękna pogoda słoneczna spowodowała, że są cali szczęśliwi. Brawo, brawo dla was. A ja przypominam, że to jest pierwszy bieg na bulwarach nad Wisłą. Bieg wegański, 1 października. Brawo! Piątka! Tak jest! I z tobą też Frederico! Piąteczka i Andrzej! Brawo! Ciekawe, brawo czy ktoś z nich też i trzeci poleci w biegni Warszawo. Tuja! Czy ktoś będzie taki śmiały, żeby polecić się do tego, w biegu biega? Pies ma 14 lat, a wygląda jakby po prostu ciągle zaczyna swoją przygodę z bieganiem. Brawo! Super! Tak, pamiętam tego psa. Z kopca, ale szybko biegną ci ludzie. Warszawskiego z tego biegu niedawno, gdzie jedna osoba nawet pokonała 64 okrążenia. Po 700 metrów to ponad 40 km. Ciekawa podziękowania, nie? Nie, gada, ty... On by cię podciął, gratulacje! Jak widzieliście, i takie rzeczy się zdarzają. I zawodniczka Ranmagedon 303. Brawo. Coś nam szumi. Nie gra, ale szumi. Ale to jest taka muzyka. Zaraz podejdę, zapytam się. Bo nie mogłem się dodzwonić do kolegi, czy wózkarz wystartował. Tak. Kurczę, czekam na niego. Strasznie. Wczoraj żeśmy razem wygrali w sztafecie Rasmusa. Na Jaśka no Melino. Pokonaliśmy super. Jana Marchewkę Olimpijczyków. Także byli... To pięknie. No a kolega był dzisiaj... Wziął, że... Tak, widziałem. Tak, bo... Biegnie na placki! Brawa na placku! A ja przypominam, że o godzinie 11, o 12, nie, o 11 tak są dekoracje. Mariusz powinien gdzieś już być. Coś może ten kciuk, który wczoraj sobie wybił, bo tam naprawdę to groźnie wyglądało. Wczoraj miał wypadek z tym kciukiem, ja, jak wiecie. Brawo, wybił sobie kciuka o kasztan, który był na trasie. Niestety dla niego to jest bardzo, bardzo męczące z tego względu, że on musi prać ten swój wózek rękoma. I kucharzy witamy na mecie, jej! O, klacki! Stoicie, to chociaż klaszcie! Gwiazdka! Brawo! Witamy, witamy! Musimy klaskać! Coś tam się musiało stać. Witamy, witamy na mecie! Dzień dobry, gratulacje, pięknie! To już ostatnie kroki! Halo, halo. Zapraszamy. Gratulacje. I teraz kobietki biegną. Piona! Pięknie! Piąteczka! Wiem, że pewnie długo ta relacja wygląda.
ale naprawdę nie przerywam, bo chcę poczekać, aż wjedzie Mariusz. Nie biegniemy i dużo jeszcze nas tam zostało. I naprawdę z żeniem i z niepokojem myślę, że wielu z was też tam po drugiej stronie, tyle osób, które ogląda, to czeka, gdzie jest nasz wczorajszy mistrz. Dziękuję. I nie tylko wczorajszy, bo zwycięzca ostatniego 39 PZU maraton warszawski w kategorii wózki. Aż już czekam i chcę naprawdę zakrzyknąć, jak ci, którzy bokserów zapowiadają. Mariusz! Gratulacje, proszę państwa! Mamy kolejne panie, które też dochodzą, zdobywają. Poprosimy o przesuwanie się do przodu, ci, którzy przybiegli. To dajcie szansę, mi się w tym czasie. A my widzimy dziewczynę w pięknej różowej bluzie. Czyli oczywiście jest różowy kolor. W czasie 29 minut pokonała 5 km. A teraz są już kolejni. Kolejne nawet. I kolejny zawodnik. I 301, i 138. Następne zawodniczki, a tymczasem jak się biegło, ciężka trasa? Wegańska żaba Marta, witamy cię na mecie. Nie spotkałaś może wózkarza na wózku? Jest! Jest Mariusz! Jest coraz cieplej. Jest Mariusz! Mariusz! Zawodnik, Mariusz! Który pokonał trasę przy użyciu reo. Pięknie, Mariusz! Tyle wyczekiwałem, wiesz, tyle ludzi ogląda. Tyle ludzi ogląda, naprawdę. Cały czas na ciebie czekałem. Tak? Tak, tak. Jest cały czas online. Zegarka nie wyłączyłem. Jak to nie wyłączyłeś? No teraz dopiero. A tymczasem co się stało? Co się stało na trasie? Ciężko było? Nie. I tutaj piąteczka. I następny wolontariusz. Rekreacyjnie. Ale nie było schodów, się dowiedziałem. I przebrana za rycerza. Nie dojechały i gdzieś napisane wszystko, gdzie można zebrać. Aha. Kina, Micha Kina. Tak jest. A teraz. Czyli co, nie ma dzisiaj medali? Nie. We wtorek będą. Aha! A, czyli właśnie, bo ja chciałem nakręcić medale. Co tam jest napisane? Że co? Że kiedy to? O, a ten lekko, słuchaj! Tak, najlepiej będzie, jak może uda wam się... O! Dziękujemy za uczestnictwo i do odbioru we wtorek będą medale. Spółareczka Leonardo Werner! No to teraz Lecha na biegnie Warszawą! Znajdę się na fejsie? Gratulacje! Wszyscy przybieram pionę, bo bez pionu nie ma zabawy. Tak, przypominam, że o 11.15, pewnie się trochę nam opóźni, zaczniemy dekorację na scenie, czyli 500 metrów w stronę Wilanowa. I tutaj też dla mnie pionę, dwie piony teraz. Ewa, ciao, tak jest. Podwójna piona jest podwójna ciała. Ile osób było miejsc na starcie? Jest. I dwie. Tak? Ale jeszcze biegnie dalej. A jak wygrała! Wyprzedziła pani pana. Taka para to mieszana. Jest Aldona. Jak widzicie, Mariusz udziela znów kolejnego wywiadu do festiwalu biegowego. Wczoraj też na tej stronie zresztą możecie wejść i znaleźć, bo znalazł się opis też o nas, o drużynie A, która wczoraj zwyciężyła. I też wczoraj Mariusz zresztą był też w wiadomościach w czwórce. No i dzisiaj uda mi się to pokazać z lepszego światła. Niestety nie. Jestem mięso żartą, jak to się mówi, ale... Konrad, przekażę zaraz to, co piszesz, bo mi się tutaj wyświetla, nie nadążam nawet tego odczytywać. Zaraz mu to przekażę. Kto chce jakieś pozdrowienia, to piszcie na ekranie, ja zaraz sobie to przekażę. Piąteczka, dużo miast na trasie. Dalszy ktoś może kiwać głową. I to chciałbym zaprosić na 12 listopada na godzinę 13 do Legionowa. Odbędzie się charytatywno biegotrening dla mnie. Tam będziemy zbierali
pieniążki na rehabilitację plus na dodatkowy zasób uzyskania. Serdecznie zapraszam tych, którzy biegają, chcą spędzić fajnie czas z rodziną. Do zobaczenia. Zbierając dla pana. Tak, pieniądze są zbierane dla mnie, będziemy z tych pieniędzy zakupywać wózek. Jakby nie było, jedno jest niezbędne. Jest jedna sztuka, która dużo się nie wiem, czy słyszycie, ale Mariusz właśnie mówi o biegu charytatywnym, który będzie się odbywał dla niego 12 listopada. Zaraz, jak się tylko skończy ten wywiad, to jego też poproszę o tą informację, chociaż będziemy musieli niedługo się przemyśleć na trasę Biegnij Warszawo i mam nadzieję, że będziecie z nami. Około Legionowa, trasami po ścieżkach rowerowych. Potem będzie kolejny bieg tego samego dnia dla chętnych, którzy będą chcieli zapraszam. Cześć Mariusz. Słuchaj, już dzisiaj nie będę cię nagrywał, ale pomyślałeś, jak się biegło? Nieźle, bo nie ma ten wiatr. No. Słuchaj, bo słyszałem, że mówiłeś Ilonie jakieś szczegóły tam dyszane. Tak, jak tutaj słyszycie, są informacje jeszcze. Ja Mariusza jeszcze dzisiaj na pewno poproszę o to, żeby jeszcze powiedział o tym swoim biegu charytatywnym. I dziękuję, że byliście wszyscy razem. Przekażę mu gratulacje. Postaram się jeszcze podejść teraz do tych z Wege Runners i może z nimi chwilę porozmawiać. Gratulacje Wege Runners całemu. Kto był zwycięzcą? Cześć. Witaj. Bo jest transmisja online, cały czas jest na żywo. A może chcesz coś powiedzieć? Nic? Kto był zwycięzcą od was, bo tak szybko wpadł? No wiem! Nie ma go, już poszedł, poleciał. A ktoś z was biegnie Warszawo? Dzisiaj też lecicie? Jest ktoś taki śmiały, odważny? Nie? 5 wystarczyło? To jest ważniejsze, święto. No ale to można połączyć. Chyba ktoś od nas... Słuchajcie, bo idzie transmisja online na kanał. Powiecie coś właśnie o tym, bo ja też jestem wegetarianinem, też nie jem mięsa. A chciałem, żebyście coś przekazali, powiedzieli, jak się biega w ogóle, czy właśnie bez... czy to jest lżej, lepiej. To może prezes się wypowie. Powiedz ktoś bardziej świeży. Czy jak ktoś? Piotrek, ty powiedz. Świeżość w kroku jest. Jest lekko. Jest dużo mocy. A jakaś większa motywacja dla tych, którzy chcieliby... Właśnie, bo dużo ludzi jak też do mnie pyta się o to, co, jak, tak to jest lepiej bez mięsa. Regeneracja szybsza mięsa. Jest tak kwaszenie organizmu, szybko się człowiek regeneruje. Mięśnie. Naukowo potwierdzone. I na tobie też, tak? A kto najdłużej z was nie je na przykład? Nie wiadomo, nie liczą. Tutaj i tam. Ponaście lat. A kto najdłużej biega? Od urodzenia, tak? No. To jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Tak jak widzieliście, cały czas ja też podkreślam, vegan power i można. Także na tym teraz zatrzymam tą relację i będę się przemieszczał powoli na biegni Warszawo. Także bardzo dziękuję za to, że byliście. Mam nadzieję, że chwilę zobaczyliście, jak też troszeczkę jest inny bieg. Będę chciał pokazywać też takie biegi charytatywne. W przyszłym tygodniu bieg też bardzo duży, ale to jeszcze będę mówił właśnie z wspomnianego wcześniej już Janusza Bukowskiego, z którym wczoraj właśnie udało nam się wygrać w sztafecie. Ale o tym już później. Także ja się przemieszczam, zostańcie, bądźcie dzisiaj. Ja dzisiaj nie biegnę, ale relacjonuję i staram się to wszystko pokazać, jak tylko się da. Także trzymajcie kciuki za pozostałe. Świetnie byliście. Wolę.
tutaj, bo jest ze znajomych ich kolegów. Czy ta pani wypracowała? Tak, żyje.